Raz, raz. Witam wszystkich serdecznie w Muzeum Regionalnym w Jaworze. Tam za tym możesz zgasić. Daj pauzę po prostu. Witam serdecznie, oczywiście witam wszystkich gości, wszystkich ludzi, którzy miłują się podróżami. Dzisiaj w imieniu dyrektora Muzeum Arkadiusza Muły mam możliwość wszystkich przywitać. Dzisiejszą prelekcję poprowadzi Aleksandra Ewa Drabczyk z PTDK, właściwie Globkloterka. Ja tylko chciałem kilka słów dodać, że oprócz tego, że jest prelekcja Ewy, mamy tutaj również przez nią zebrane różne bibeloty, tak samo ubrania. Nie wiem, czy one są na sprzedaż, chociaż jakiś mały handelek wcześniej chyba, no właśnie. Także to są pamiątki, są bardzo ciekawe, można zobaczyć na przykład banknoty, pulę, tak, pulę. Co ciekawe, doczytałem się, że pula jest to nazwa, pula w Afryce, w Botswanie znaczy deszcz, a deszcz akurat w Botswanie jest na wagę złota, więc ta nazwa u nich po prostu jest pula i tedy zdaje się, to są te drobniaki. Mamy tutaj biżuterię też z włosia żyrafy, tak. Ale to myślę, że Ewa więcej na ten temat powie, oczywiście wszystkie te przygody, które przeżyła na tym czarnym kontynencie. A jeszcze dla niespodzianki chciałbym tutaj przedstawić Kubę, ponieważ Kuba jako wychowanek Ewy kilka słów chciał powiedzieć na ten temat i oczywiście to właśnie Kuba rozpocznie dzisiejszą prelekcję dla Ewy. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Jaworzanie na szlaku. Tym razem będzie to spotkanie z Afryką, które poprowadzi podróżniczka, pedagog szkolny oraz wychowawczyni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i zarazem moja wychowawczyni Aleksandra Ewa Drabczyk. Projekt Botswana. Gorące brawa dla Pani Ewy. Podziękować za przybycie przede wszystkim, bo się nie spodziewałam, szczerze powiem, aż takiej publiczności, takiego szerokiego zainteresowania dotyczącego właśnie Botswany. Dlatego, że mało kto wie, szczerze powiem, gdzie jest Botswana i co to jest za państwo Botswana. Sprawcą oczywiście całego wydarzenia jest pan Robert Mazurek, włącznie z moim mężem do spółki, w tajemnicy z dyrektorem Muzeum Jaworskiego, panem Arkadiuszem Mułą. Także to nie jest to, że mam... To nie jest to, że się tutaj pchałam, bo to mnie bardzo stresuje i najchętniej bym się pozbyła mikrofonu, ale... Szkoda naszego cennego czasu, więc sobie zaczniemy od samego początku. Projekt Botswana, tutaj będzie następny sprawca, bo sprawcą projektu Botswana to był mój brat, który sobie wymyślił Botswanę. Ale wymyślił sobie brat Botswanę, żebyśmy my pojechali jako rodzeństwo. Czyli najstarsza siostra, średni brat i najmłodszy brat. Dlaczego zapytałam, dlaczego Botswana? No to mi odpowiedział, a dlaczego nie? No przecież nie pojedziemy do Pragi, nie pojedziemy do Paryża, polecimy sobie do Botswany. Taka była nasza przygoda. Troszeczkę nam się to ukróciło ze względu na pandemię i odstawiało sobie w czasie. Niemniej jednak mój brat, jako osoba bardzo konsekwentna, bardzo ciekawa świata, powiedział nie, będziemy sobie lecieć. Także dlatego projekt Botswana. To jest jeden powód. Drugi powód był najważniejszym powodem, żeby polecieć tam, zobaczyć coś, co powoli zanika. To było takim naszym priorytetem później, kiedy omawialiśmy dlaczego Botswana, ponieważ to jest jedyne miejsce na Ziemi, tak mnie się wydaje,
gdzie można zobaczyć zwierzęta na wolności i to my jesteśmy intruzami i to my jesteśmy zamknięci. Zamknięci w samochodach, ograniczeni strachem, ciekawością też. To my ich obserwujemy. To się tylko tak nam wydaje. To my jesteśmy tam zwierzętami, gdzie oni nas obserwują, na nas patrzą, tak samo jak i ludność i zwierzęta. To też między innymi dlatego byłam Botswana. To zaczynamy. Przedstawię mapkę Botswany, bo to będzie chyba najbardziej czytelny obraz, gdzie polecieliśmy i z jakimi państwami Botswana w ogóle graniczy. Nasza podróż zaczęła się lotem do RPA, w jednym z państw, który Botswana graniczy. I z RPA dopiero dostaliśmy się awionetkami, samolotami, dostaliśmy się do Botswany, do Gaborone, do stolicy Botswany. Tam mieliśmy nocleg, a pojechaliśmy sobie z firmą i będę o tej firmie mówiła, ponieważ pojechaliśmy wbrew pozorom do bardzo kraju takiego dla nas, jako Europejczyków, niebezpiecznego, bo bardzo rzadko odwiedzanego przez turystów, ponieważ wyjazdy do Botswany są jakby reglamentowane. To nie jest to, że w każdej chwili można sobie polecieć, można dostać się tam, można korzystać z uroków przyrody, natury, fauny i flory. Tam naprawdę o to dbają, ponieważ jest to jeden z największych rezerwatów na świecie. Dbają o to, dba o to ich prezydent, jakby miał przesłanie od swojego założyciela i ojca wolności, niepodległości Botswany. Botswana. Ona zdobyła, jest bardzo młodym państwem. Mogę tylko powiedzieć, że jest troszeczkę starsza ode mnie. I w zasadzie herb, który jest po środku, mówi wszystko o Botswanie. To są takie główne elementy, które zostały zaznaczone przez Botswańczyków. Główne elementy, które mówią o Botswanie. Flaga jest, tak jak już wcześniej mówił Piotrek, o niebieskim kolorze. Jest niebieska, jest to symbol wody. Ma białe, czarne pasy o różnej szerokości, które świadczą o równowadze i tolerancji między rasami. Kolor niebieski, tak jak mówiłam, mówi o samej wodzie. No i mottem państwa niech spadnie deszcz. Biały i czarny kolor symbolizują harmonię. To też jest zaznaczone jako zwierzę państwa. To jest właśnie zebra wbrew pozorom, ponieważ ona głównie jest przesłaniem takiej tolerancji między rasami. W samym godle mamy pulę, czyli to, co mówił Piotrek. To jest woda, to jest deszcz, to jest ta szarfa taka zaznaczona na niebiesko. Mamy zebrę, która trzyma kość słoniową, która mówi o tym, że będziemy chronić nasze zwierzęta. Z drugiej strony mamy drugą zebrę, która trzyma sorgo, zboże, które też trzeba jak najbardziej pielęgnować i dbać o nie, ponieważ tam jest susza, tam są słabe opady deszczów, tam jest bardzo niedobra gleba do uprawiania rolnictwa, mimo tego jest uprawiane. Po środku mamy krowę, bawoła, to jest symbol wołowiny botswańskiej, no i mamy koła zębate dotyczące przemysłu, który jest jakby tylko dotyczy, w największej części dotyczy tylko wydobywania miedzi, niklu, a przede wszystkim diamentów. Tak jak powiedziałam, Botswana jest bardzo młodym krajem, a założycielem właściwie tej Botswany, wolności i miłości, był niejaki Sereti Khana, który był synem wodza plemienia. Ponieważ wódz, czyli jego ojciec, chciał bardzo, żeby wykształcić swojego syna, wysłał go na Oxford po to, żeby uczył się historii, uczył się prawa, a przede wszystkim polityki. Ten młody człowiek, 27-letni, poznaje sobie Angielkę, białą kobietę,
Słuchajcie, jedzie facet z czarnego lądu, poznaje białą kobietę, zakochuje się, no i postanawiają połączyć swoje plany na przyszłość. Niestety nie podoba się to czarnej części swojego plemienia i Sereste Khana zostaje jakby wygnany ze swoją już małżonką, gdzie się pobrał studiując, zostaje wygnany z Botswany na jakiś czas, ale po nabyciu wiedzy dotyczącej polityki, dotyczącej gospodarki, dotyczącej ekonomii, dostaje pozwolenie, aby powrócić sobie, ale pod jednym warunkiem. Warunek jest taki, że się musi zrzec praw do, nazwijmy, do korony. Nie może pełnić żadnych funkcji związanych z wodzem plemienia swojego. Może wrócić tylko i wyłącznie jako osoba prywatna. To też uczynił. Uczynił, wrócił razem ze swoją małżonką, niejaką Ruth Williams. W międzyczasie porodziły im się dzieci, miał ich chyba czwórkę czy piątkę. I wraca. Bardzo szybko zdobywa wsparcie i zaufanie wśród swoich członków plemienia i staje się narodowym przywódcą. Zakłada sobie oczywiście wcześniej partię. W 1966 roku, po działaniach związanych właśnie przez Celestę Khanę, Botswana, a wcześniej Botswana, uzyskuje niepodległość. Ta niepodległość jest bardzo ważnym elementem w życiu Botswańczyków, o czym będę mówiła później. Jego mottem było: świat jest moim kościołem, a czynienie dobra moją religią. To się będzie przekładało przez całe jego życie prywatne i przez całe życie związane z zarządzaniem państwa już Botswany. Tu mamy małżonkę białą, mamy również umieszczone elementy herbu na monetach, które będziecie Państwo mogli sobie zobaczyć w gablotach, na monetach botswańskich i banknotach botswańskich. Pani Ruth zresztą bardzo dobrze została zaakceptowana przez członków plemienia w Botswanie. Cieszyła się dużym szacunkiem i poważaniem, bo dzisiaj moglibyśmy to powiedzieć, że to był wielki jeden mezalians, ponieważ trudno było na czarnym lądzie zaakceptować białą kobietę jako jeszcze osobę pracującą z rodziny inteligenckiej. Dla nich to było olbrzymie wydarzenie. Ale pani Ruth swoją, chyba taką samą mentalnością jak pan Celeste, cieszyła się dużym szacunkiem i poważaniem. I teraz będę wracała sobie do brata, który wpadł na pomysł, żeby polecieć do tej Botswany. I polecieliśmy sobie do Botswany, korzystając z firmy Legal Nomads, z usług właściwie, bo to nie chodziło, słuchajcie, o hotele, to nie chodziło o ekskluzywne safari, to nie chodziło o to, żebyśmy byli, nie wiem, podejmowali jakiś specjalny sposób. Chodziło o to, żeby to była nasza wspólna przygoda. Niestety jeden brat, ten starszy od tego młodszego, czyli średni, nie wiem, spanikował, wystraszył się, powiedział, że on nigdzie nie leci, ale nagrodę nam dał swój przychowek, czyli swojego syna. Więc praktycznie lecieliśmy również dalej we trójkę, tylko że w innym składzie. Polecieliśmy sobie z Johannesburga, czyli z RPA, polecieliśmy sobie do Gaborone, no i oczywiście nasz projekt to nie jest właśnie samoloty też, które też były samoloty, bo później będę mówiła o środkach transportu, którymi się przemieszczaliśmy, ale głównym naszym domem po Gaboronie były takie domy na kółkach. Świtem już po wyspaniu się, po pierwszych planach. Oczywiście plany w Afryce się zmieniają, bo jest zupełnie inna mentalność niż w Polsce. Oni się nigdy, nigdzie nie spieszą, na wszystko mają czas. Nam się wydaje, że są leniwi, że są powolni. Jest to oczywiście złudne, ponieważ tam jest za gorąco, żeby wcześniej rano wstać, żeby iść do pracy, żeby szybko wszystko zrobić. Tam zupełnie jest inny klimat
funkcjonowania ze względu na różne warunki, które ich otaczają. Niejaki pan Igor, który jest sprawcą całego wydarzenia związanego z naszymi samochodami, wycieczkami. Dostajemy takie auta. Oczywiście całe procedury związane z podpisaniem umowy, więc ten człowiek odgrywał w tym naszym projekcie olbrzymią wagę i uważam, że naprawdę wziął bardzo dużo spraw związanych z organizacją tego, a chodziło przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo. Więc była instrukcja obsługi tych samochodów, w tym samochodzie było wszystko. Oprócz toalety, pryszniców i takich innych rzeczy, ale to wszystko to zupełnie nam wystarczyło w drodze. Czyli były naczynia, były lodówki, były śpiwory, były materace, były namioty, były wszystkie rzeczy związane do funkcjonowania na ten czas, kiedy wyruszaliśmy w drogę. To jest wszystko zapakowane, oczywiście były sprawdzane pod kątem, przyjechała firma, było sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa, sprawności samochodów i różnych innych rzeczy, czyli radiostacji, map, ubezpieczenia tych samochodów, nas w tych samochodach, bo to jest też bardzo istotne. Pakujemy się, tu sprawdzamy wszystko zgodnie z instrukcjami, które dostaliśmy, czy w tym samochodzie jest, pomimo tego trzeba było wszystko sprawdzić, że było na pierwszy rzut oka wszystko do... pięte na guzik ostatni. Tu się już pakujemy. Już pooglądaliśmy, musieliśmy się popakować co i jak, to w jakim kolejności pakował. Otrzymaliśmy oczywiście śpiwory, otrzymaliśmy koce i różne takie dodatkowe rzeczy, także tego nie musieliśmy targać ze sobą. Też ostatnie do pakowania. No i oczywiście mówię tutaj jeszcze o sprawdzeniu dokumentów, tak jak prawo jazdy międzynarodowe. Wszystkich uczestników. Nie było takiej możliwości, żeby ktoś nie mógł pojechać bez prawa jazdy międzynarodowego. To się wiązało również z bezpieczeństwem, bo jeżeli by się komuś coś stało w trakcie podróży, musi być oczywiście zastępca kierowcy, bo jeden pełnił rolę pilota, drugi pełnił rolę kierowcy. Wyruszamy sobie w trasę, ale jeszcze jedna ważna rzecz, która nam się spotkała, przywieźliśmy ze sobą, zaplątał się właściwie z nami bocian. Przywieźliśmy bociana z Polski do Afryki. Ulotnił się natychmiast, słuchajcie, ku uciesze wszystkich 16 naszych podróżników z Polski do Afryki. Po tym wszystkim trzeba było zrobić zakupy, bo my wyjeżdżamy w teren tam, gdzie nie ma supermarketów, gdzie nie ma sklepów, nie ma co ileś tam set kilometrów mogliśmy sobie spotkać po drodze sklep i na tym się kończy, więc mieliśmy okazję być w dużym mieście, tak jak Gaborone i dokonać zakupów na parę dni. Więc teraz wyobraźcie sobie 4 osoby w jednym kamperze takim i każdy musi sobie zrobić zakupy tam na parę dni. Do tego mamy jeszcze jednego wegetarianina, więc musimy logistycznie szybciutko dokonać zakupów w obcym kraju z obcą walutą, obcy towar, tak? Było to też przedsięwzięcia logistyczne, nie ukrywam. A, no i cały czas mówię o tym, że to było w czasie pandemii, więc wszystkie obostrzenia, maseczki, higiena rąk, wszystko oczywiście to jest w tak prymitywnych warunkach, ale zgodnie z zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego. Słuchajcie, ruszamy w drogę. No i właśnie to nasze hasło przewodnie dotyczące Afryki, czyli poznać Afrykę, zanim się zmieni w drogę. Zmienia się dużo, ponieważ Igor, ten, który nas zabrał na tą wyprawę naszą rodzinną, Igor już był tam, jest fascynatem afrykańskich klimatów, więc on był troszeczkę w Botswanie, z nami tutaj troszkę więcej, ponieważ myśmy podróżowali od południa do północy Botswany. Tak wyglądają mniej więcej drogi, to są dobre drogi, to są nawet bardzo dobre drogi, te pierwsze, które wyjeżdżaliśmy z dużego miasta. Muszę powiedzieć o tym, że wcześniej Botswana była krajem takim, gdzie nie było dróg. Nie było dróg, było kilkadziesiąt kilometrów dróg tylko. Kolej praktycznie nie istniała, nie było takich samochodów, oni się przemieszczali na pieszo. Więc drogi dopiero powstają teraz. 10 lat temu, 15 lat temu, 20 lat temu. To też wynika z tego, że Botswana nie miała na to pieniędzy.
była pod protektoratem brytyjskim, więc to też nie chodziło o to, żeby ściągać pieniądze. Nie było pieniędzy. Botswana jest nadal biednym krajem, ale w tej chwili obecnie najszybciej rozwijającym się krajem, co też w prezentacji się później okaże. Także mamy drogi. Tutaj pan Wiesław, tak? Też właśnie mówi, bo wrócili państwo z Tanzanii i to samo znam na niebi i to samo właśnie rozmawialiśmy w kuluarach przed prezentacją, mówiliśmy o drogach, że tam nie ma dróg. No i takie mamy obrazki przy tych drogach. Spotykamy sobie różne zwierzęta. Oczywiście one mają pierwszeństwo, więc my musimy spokojnie sobie poczekać, aż przejdzie, zatrzyma się, popatrzy na nas. Więc takie historie były. Zmierzamy sobie do rezerwatu Kana, to jest rezerwat nosorożców. I ten rezerwat jest bardzo wielką ciekawostką, o czym mówiłam, mentalności pana Kany, to jest to, że społeczeństwo wymyśliło sobie ten rezerwat po to, żeby uchronić nosorożce. Czyli w 90 chyba drugim roku albo trzecim roku, źródła tak różnie podają, że społeczeństwo botswańskie wymyśliło sobie, że utworzą sobie taki teren, gdzie będą zwozić, chronić nosorożce. Tam są nosorożce białe i nosorożce czarne. Oczywiście wszędzie są opłaty. Opłaty nie są dla pana, który nas wpuszcza i daje bilet, tylko opłaty są po to, żeby jak najwięcej pomóc tym nosorożcom, żeby uchronić gatunek. To jest priorytet społeczności lokalnej. To tak jakbyśmy my sobie utworzyli, nie wiem, miejsce, no takie zoo na przykład, tak? Tylko, że to chodzi o wolność. Chodzi o to, żeby te warunki zapewnić nosorożcom takie, jakie mają na wolności. Tam nie ma klatek, nie ma zamknięcia, tam się nie przeszkadza istnieniu tym zwierzętom. Tu sobie już, że tak powiem, obczajamy teren do spania, ponieważ to też była ważna informacja od Igora dotycząca bezpieczeństwa. Myśmy wjechali w Park Narodowy, w miejsce kempingowe, tam gdzie mogliśmy rozstawić sobie samochody w odpowiednich miejscach, w odpowiednim konfiguracji. Wszystko jest ważne i wszystko ma znaczenie, ponieważ bardzo szybko jest, robi się zmrok, bo zaraz po zachodzie słońca jest bardzo ciemno. Więc tyle, co potem nam świeci, to świecą nam nasze czołówki i lampy, które braliśmy ze sobą też na wszelki wypadek, jeżeli chodzi właśnie o bezpieczeństwo, to myśmy byli na terenie nosorożców, to oni nas pilnowali, oni nas obserwowali. Więc każdy element, o którym mówił Igor, musieliśmy brać naprawdę poważnie pod uwagę. Tu jest instrukcja właśnie, o której mówiłam, o której Igor nam opowiadał. Pierwsze co wyjścia z samochodu, to jest założenie wysokich butów. Bez względu na temperaturę, nie było takiej innej możliwości. Igor tego bardzo pilnował, a potem się przekonaliśmy, jak to jest ważne, istotne, ponieważ Igor kiedyś nie zdążył założyć butów i coś go ugryzło. Więc wiedział o tym, że mam troszeczkę medyczne wykształcenie, pochodzenie, że tak powiem, już archaiczne, ale wiedział o tym i bardzo szybko podbiegł do mnie, dał mi apteczkę, dał mi zestaw przeciwwstrząsowy, bo on nie wiedział, co go ugryzło. Nagle mu spuchła tak noga, że to było naprawdę bardzo niebezpiecznie wyglądało. Więc żeby nie robić paniki wśród innych uczestników wyprawy, szybko zostałam poproszona na stronę, wytłumaczył, o co chodzi, co mam robić w razie czego, jak będzie mu się działo. Więc ja też mu mówiłam, jak będzie się coś działo, to po prostu mów. Będziemy dalej działać. Skończyło się całe szczęście tylko na podaniu wapna. Nie musieliśmy używać ani skalpela, ani wyssawać niczego, ani paniki wśród członków wyprawy. Tu jest sztuka rozkładania naszych domów, naszych sypialni, namiotów. Również wszystko było. Każdy ruch miał bardzo ważne znaczenie. Nie można sobie złożyć tego, bo nie złoży się to. Nie można tego wyciągnąć, bo się nie złoży klapa. Trzeba pilnować plandeki, trzeba wszystkie rzeczy odkładać na miejsce, bo codziennie ktoś inny będzie to rozkładał i składał. Więc wszystkie elementy związane z całym oprzyrządowaniem naszych sypialni musiały być po prostu poddane instrukcji dla każdego z nas.
oczywiście nawet rozłożenie drabiny okazało się wcale nie takim banalnym, prostą czynnością. Kolacja. To, co zakupiliśmy, to teraz będziemy jedli, ale musimy sobie to najpierw ugotować. Więc wszystkie maszynki w ruch, były oczywiście dyżury, każde auto miało swojego dyżurnego kuchennego dotyczącego gotowania, sprzątania, podawania, później tego chowania, bo wszystko musimy pochować z tego, co jest w obozowisku, wszystko musiało być schowane. Najważniejsze były śmieci, się okazało, ponieważ do śmieci przychodziły zwierzęta. A to się też wiązało z naszym bezpieczeństwem. A to też się wiązało z ochroną środowiska. To też się związało z zasadami, które panują w miejscu, do którego przyjechaliśmy. Nie ma czegoś takiego. Nie zostawiamy śmieci. Pakujemy z powrotem ze sobą. Więc różne były śmieszne historie dotyczące najpierw rozwiniętych worków, które się wysypały w samochodzie, gdzie są ręczniki, szczoteczki do zębów i różne inne akcesoria nasze osobiste. Więc to, co jest tutaj, co widzimy, to jest później wszystko chowane. Pakujemy się i zostawiamy sobie na nocleg. Igor był jest fascynatem wołowiny bocwańskiej, więc tu już mieliśmy problem z głowy, jeżeli chodzi o nasze kolacje gorsze. Gorsze było gotowanie dla wegetarianina naszego. Ale jednak daliśmy radę, więc jadł wszystko oprócz wołowiny. Tak, to jest buty, chciałam pokazać, więc najlepsze zdjęcia, jakie tylko mogłam wynaleźć z butami, że wysokie buty mimo wysokich temperatur, chociaż wieczorem, w nocy już ta temperatura troszkę spada. Ale to już właściwie nie chodzi o temperaturę, tylko chodzi o owady, chodzi o różne inne gadziorstwo, które chodzi po ziemi bocwańskiej. Mamy świt. Słuchajcie, mój brat, ten młodszy, jest kawoszem, więc cały sprzęt pod tytułem kawiarka musiał wziąć ze sobą, więc mieliśmy raj, codziennie rano świeżą kawę podaną praktycznie do łóżka na dachu. Po tym śniadaniu, kawie szczególnie, nie w tym momencie nie było śniadania, bo myśmy się wyruszaliśmy na polowanie na nosorożce. Cała nasza ekipa, skoro świt, zapakowaliśmy się w samochody i ruszyliśmy na polowanie. Proszę? Chciałam zrobić zdjęcie z kuszą. Tak, to proszę bardzo, nie ma problemu. Cieszyła się dużym zainteresowaniem, bo ja mam na mentalność po tylu wypraw pakowania rzeczy, które z pozoru są zupełnie nikomu niepotrzebne i w ogóle się ludzie dziwią, po co ja to biorę, a jednak się to przydaje. Więc jedna została w Botswanie na pewno, ponieważ dostał przewodnik ten, który nas prowadził. To był jako właśnie ten jeden z elementów, które zupełnie niepotrzebne pakowane były do torby. Czyli były bryloczki między innymi, kominy między innymi, z Jawora również takie gadżety. To wszystko zostało w Botswanie. Jedziemy sobie taką drogą, to jeszcze jest droga, nazwijmy to tak. Oczywiście jest to już piasek, tak? Ale jest droga wyznaczona, to jest istotne. Tu mamy instrukcję chodzenia wśród nosorożców, bo tak jak mówiłam, wybieramy się na polowanie. Polowanie oczywiście fotograficzne, ale pan, który nas prowadził, musiał być uzbrojony, ponieważ my nie wiemy, jak się reagują zwierzęta. Co któremu może przeszkadzać, czy ktoś go podgląda, bo myśmy podglądali te zwierzęta. Tak jak mówiłam wcześniej, te zwierzęta są na wolności, to myśmy do nich przyszli. My nie oglądamy ich za kratę. Oni są na wolności, my jesteśmy na wolności. Jedyną rzecz, która nas może w tym przypadku chronić, to broń, ale przede wszystkim doświadczenie przewodnika. Także przewodnika mieliśmy bardzo solidnego, bardzo pilnował nas. Wiadomo, że każdy by chciał jak najbliżej podejść, wiadomo, że każdy jakby chciał zrobić najlepsze zdjęcie. Prośba też była, żeby nie używać lampy, żeby nie używać migawki za głośnej, tak żeby powyłączać te wszystkie elementy, które by mogły rozproszyć, zdenerwować, zirytować zwierzę, wszystko jedno, bo tam to nie tylko był nosorożec, ale myśmy byli w rezerwacie nosorożców. Także ruszamy tutaj w drogę. Nasz przewodnik oczywiście obczaja miejsca, bo to nie jest to, że tam był sobie stoją i tam są ich tłumy. Oni słyszą samochody,
nosorożce. Zresztą to przewodnik powiedział, że to nosorożce idą zupełnie z innej strony, że on się czasami nie spodziewa, z której strony on może sobie podejść do nas, do samochodu, do tego przewodnika, do tego pana, który pilnuje. To tam w Botswanie nie ma w zasadzie takiej armii, ale wiem, że została powołana jakieś tam około 9 tysięcy w okolicach zresztą rezerwatu, jakiś tam, nie wiem, oddział, wojsko, które pilnuje w zasadzie rezerwatu. Nie nas jako ludzi, tylko rezerwatu, żeby nie polować, żeby nie zabijać, żeby nie... Dalej jest kult magicznych właściwości skóry, magicznych właściwości rogów zwierząt. Dalej to istnieje. Więc po to, żeby zapobiec kłusownictwu, w zasadzie to wojsko, nazwijmy to tak, to pilnuje tego rezerwatu tych zwierząt. Tak? Nas też jakby, ale sprawą związaną z pilnowaniem, z bezpieczeństwem, to przede wszystkim chodzi o zwierzęta. Tak jak mówiłam, największy rezerwat na świecie. Więc trudno zrobić zdjęcie takie fajne, bez odpowiedniego sprzętu, którego nie posiadam, więc wszystkie praktycznie zdjęcia są robione moją komórką. Mogłam sobie wejść na internet, wkleić, podrasować, ale nie chciałam. Są też takie zdjęcia, ale myślałam, że takie zdjęcia będą najlepsze, bo to pokaże po prostu tak, jak jest. Zaczęło się nasze polowanie, więc oczywiście była idealna cisza. Słuchajcie, było tylko słychać chrzęsty, liści i gałązek. Jak przychodziliśmy, przemieszczaliśmy się i cały czas patrzyliśmy na przewodnika, dlatego że on był jakby, miał oczy naokoło głowy i myśmy byli przekonani, że tam idzie nosorożec, a on nas odwracał i okazało się, że nosorożec stoi tutaj. Więc my nie mogliśmy kroków robić, żeby nie szczelać, żeby nie spłoczyć tego nosorożca, tak? Ale żeby go zobaczyć, żeby go sfotografować. Było to niesamowite, słuchajcie, doznanie, być i to zobaczyć. Nosorożce tak zupełnie za krzaka nawet bym powiedziała. Tak, okazy były piękne, słuchajcie, naprawdę, okazy były piękne i ja w pewnym momencie złapałam się na tym, że przestałam robić zdjęcia, bo to po prostu tak zachwycało mnie okoliczności. Słuchajcie, mówimy tak, jest chłodno, jest Botswana, jest wschód słońca, jest facet, który mnie pilnuje i gdzieś z tyłu jeszcze głowy mam to, że muszę sama uważać na to, tak? Że i taki jest, no, emocje niesamowite. Szczególnie wtedy, kiedy one zaczęły przychodzić do nas, w naszą stronę. To było takie bardzo, bo w zasadzie nie ma gdzie uciekać, bo nie mam gdzie uciec. Tak, nasze polowanie. Piękne zwierzęta, bardzo chodzą delikatnie, bo też myśmy słyszeli, ale jak już ruszyły, to już było dudnienie wielkie, tak. O. Bardzo blisko byliśmy. Było słychać tylko pstryk aparatu. Dalej mamy drogi. Ja będę męczyła chyba z tymi takami. Słuchajcie, ja jeszcze mam takie dane, 35 białych nosorożców i 4 czarne. One są jakby, nazwijmy to, przemieszczane z północy na południe po to do tego rezerwatu, tak? Żeby zadbać o to, żeby zwiększała się populacja. Zadbać o to przede wszystkim, żeby właśnie coś zostało jeszcze w tej Afryce. To sobie jedziemy dalej, mamy przystanek, oczywiście nikt nie wychodzi, najpierw wychodzi jedna osoba, nikt nie wychodzi w pojedynkę, jedna osoba wychodzi, sprawdza, czy teren jest bezpieczny, dopiero wychodzi druga osoba. W kolumnie, tam będzie taki filmik, w kolumnie, my jesteśmy cały czas w łączach, mamy krótkofalówki, jesteśmy cały czas w łączach, nie odłączamy się, jeden samochód jedzie za drugim. Jest ustalony przy odprawach wieczornych, za chwilę pokażę, ustalony kto jedzie pierwszy, kto prowadzi. Oczywiście my byliśmy pierwsi, my prowadziliśmy. Słuchajcie, jedziemy sobie dalej i już po zakończeniu rezerwatu nosorożców
wyłoniły nam się takie góry. Więc tak to myśleliśmy, że to góry. Niestety, nic błędnego. Trafiliśmy sobie na kopalnię diamentu. I to jest druga rzecz po turystyce, która jest bogactwem Botswany. W 2015 roku znaleziono tam w tej kopalni największy diament świata, gdzieś około 1000 karatów. I Botswana diamentami stoi. Tutaj wrócę do historii Botswany, bo dzięki diamentom i wymianie handlowej z RPA Botswana jest tu w tej chwili, gdzie teraz. To też dalej będę mówiła o tym, że ona jest najbardziej, najszybciej rozwijającym się państwem. Dzięki dobrej polityce prezydenta, tak prosto. Dzięki dobrej polityce prezydenta, czyli dbanie o swój naród, wyciąganie korzyści ze współpracy z ościennymi swoimi sąsiadami i dbanie o kulturę, przede wszystkim naukę i medycynę. Ale żeby o to sobie zadbać, to trzeba mieć pieniądze. Ale żeby zrobić te pieniądze, to, że mamy diamenty, to jeszcze nic. My musimy mieć kapitał jeszcze. Więc wymiana handlowa, przede wszystkim z RPA, doprowadziła do tego, że można zacząć było uruchamiać wtedy w 65 roku uruchamiać kopalnię diamentu i uruchomić przemysł, bo nie tylko diamenty, ale również kopalnia niklu i kopalnie miedzi. I to była druga rzecz, to są diamenty w Botswanie. I odgrywają naprawdę bardzo dużą rolę. Tak wygląda między innymi kopalnia odkrywkowa z góry, diamentów. Tak wyglądają diamenty nieoszlifowane, czyli naturalne. Przejeżdżamy sobie dalej, tu jeszcze są drogi. Przejeżdżamy sobie przez wioski. Powiedziałam o Botswanie. Botswana jest bardzo małym zaludnionym państwem, ma tylko 2 miliony, może troszeczkę więcej teraz, 2 miliony mieszkańców. Jest dwa razy większa od Polski. Także jest bardzo małe zaludnienie. Więc tych ludzi naprawdę nie ma. Więc jedziemy sobie tymi drogami naszymi. Bardzo rzadko spotykamy ludzi. Spotkaliśmy chyba 3 czy 4 razy, gdzie chyba 2 razy zdążyłam uwiecznić. Raz w nocy, raz w dzień. 3, może 4. W miejscach tam, gdzie jest właśnie przemysł, czyli mówimy o kopalniach diamentu, to tak, jak najbardziej, częściej się spotyka ludzi, nawet samochody. Z tymi ludźmi oczywiście. Domy tych Botswańczyków naszych są oczywiście niektóre budowane z materiałów wyprodukowanych, budowlanych, czyli z takich pustaków, nazwijmy to, ale większość w tych wioskach ubogich jest oczywiście glina, materiały pochodzenia naturalnego, czyli też ogrodzenia z większych patyków, wszystko jest naturalne. Ludzie się na początku nam chowali tam, gdzie podjechaliśmy do wsi, a podjechaliśmy do takiej, przez taką wieś, po to, żeby kupić drzewo, słuchajcie, wyobraźcie sobie. Jedziemy kupić drzewo, żeby sobie rozpalić ognisko w następnym punkcie, żeby sobie ugotować, usmażyć, upiec wołowinę naszą. Kupuje się drzewo. Nie ma tam, że pójdę sobie do lasu i zbiorę sobie drzewo. Zresztą przewodnicy, którzy nas puszczali na teren parków, pilnowali tego, żebyśmy mieli, pytali się, czy mamy drzewo, żebyśmy nie niszczyli ekosystemu w parkach narodowych, bo byliśmy w parkach narodowych. Więc tu trzeba było się zatrzymać, trzeba było w języku albo angielskim, albo włamanym cwana, co Igor, nasz kierownik naszej wyprawy, już trochę potrafił się porozumiewać z tubylcami, więc trzeba było kupić drzewo. Drzewo oczywiście oni mają przygotowane, bo im potrzebne jest do normalnego swojego życia. Więc to nie było takie nowością, że my przyjedziemy, mamy od nich drzewo, wziąć, oni się dziwią. Spotykamy ludzi. Spotykamy sobie ludzi, którzy są też właśnie ciekawi nas.
prawda? Bo niektórzy też nie widzieli białego człowieka, tak jak my, niektórzy nie widzieliśmy, a czarnego człowieka, takiego na żywo. Powiem wam historię zupełnie z innej bajki, z innej historii, z innego państwa. W Chinach zabraliśmy swojego wnuka do Chin, oczywiście na jego prośbę w zasadzie. I to on był tam eksponatem muzealnym i przyrodniczym, ponieważ jakież było zdziwienie dla Chińczyków dzieci i starszych osób szczególnie, nie młodych, bo młodzi wyjeżdżają, młodzi mają internet, młodzi mają, studiują, nie młodzi. Starsze pokolenie Chińczyków i bardzo małe dzieci zbliżone do wieku mojego wnuka, kiedy oni chodzili jego i szczypali, czy on jest prawdziwy. Bo wyobraźcie sobie w populacji Chińczyków, gdzie jest inna rasa, inny wygląd, inne rysy twarzy, inna skóra i tak idzie młody człowiek, który miał 5 lat, duże niebieskie oczy, blond włosy, biały, więc oni go chodzili, dotykali i sprawdzali, czy on jest żywy. Tak, wpadliśmy nawet na pomysł, żeby zaczął zarabiać pieniądze, więc chodził i jak ktoś chciał z nim sobie zrobić zdjęcie, to mówiliśmy, żeby zbierał $1, please. Tak jak mówiłam, populacja jest bardzo mała, tam jest bardzo mało ludzi, niespełna, troszeczkę chyba ponad 2 miliony. To są nasze trasy. Tak coś zaczynają się nasze drogi, drogi, które się coraz się zwężają i drogi, które się robią coraz piaszczyste. Tak jak mówiłam przy wyjściu, zatrzymywaliśmy się na taką drogę, bo robiliśmy sobie tak zwane akty ciszy, sprawdzając, czy zwierzęta nie chodzą, bo myśmy mijali też zwierzęta, tam będą też pokazywane. Ale chodziło o to, żeby się zatrzymać właśnie w środku Afryki, tak? Posłuchać ciszy. Czyli wyłączane były silniki, wyłączane były radia, wyłączana była radiostacja, wychodził jeden, sprawdzał teren, oczywiście nie wychodził od razu tutaj sobie do otwartych drzwi, tylko otwierana była szyba, on wychodził sobie na górę, sprawdzał, czy to jest bezpieczne, tak, czy możemy się tu zatrzymać. Dopiero potem jest podawane hasło, otwieramy auta, wychodzimy i wtedy możemy. Oczywiście jeden cały czas jest dyżurny na stójce, więc sprawdza, nasłuchuje. No i tak dalej sobie zmierzamy przez niezieloną jeszcze Afrykę. To jest właściwie taki, zaczyna się następna taka już przygoda nasza, ale chciałam powiedzieć o roślinności. Suchy teren, suchy, kolczasty, tylko trawy, na razie nie ma nic. Bo tak bym, jak sobie ostatnio czytałam, bo to już powiedziałam, że im więcej sobie przypominałam, czytałam, to się okazało, że coraz mniej wiem, więc to tak trochę potem trema zżera. Zupełnie inna roślinność jest na południu niż na północy. To też wynika z ułożenia geograficznego, to też wynika z wody, który tworzy ekosystem. Więc na razie mamy bardzo sucho, bardzo srogo, bardzo kolczaście, bardzo chrupiąco, bo wszystko jest bardzo suche. Tu byśmy się tak już zbliżali do naszego solniska, między innymi zdjęcie, które jest z plakatem, które wybrało muzeum, plakatem firmującym projekt Boswana. I zmierzamy sobie do Kubu Island Planet Baobab. Tam będziemy mieli nocleg. Jest to taka wyspa z takimi tworami granitowymi, która jest jakby obsiana baobabami. Baobabami. Słuchajcie, tak. To jest takie też, jak sobie później na pewno będziecie zaglądać w internet i sobie sprawdzać te wszystkie rzeczy. To jest takie bardzo, takie no, kosmiczne miejsce, jedno i drugie zresztą, to pierwsze i to następne, takie bardzo kosmiczne miejsce, baobaby. Słuchajcie, baobaby mają taką dziwną rzecz, że nie jesteśmy w stanie sprawdzić jego wieku, bo nie mają słoi. Nie mają w ogóle słoi, więc trudno nam jest ocenić ich wiek. Możemy tylko poprzez przekazanie przez innych, możemy dowiedzieć się o ich latach poprzez podania i różne inne. Baobab może mieścić w sobie 120 tysięcy litrów
jest to gąbka. Nie ma słoi, nie ma nic. Jest to drzewo, które się... A dlaczego zostało takie stare drzewo, które się nie nadaje do palenia, nie nadaje się do budowy w ogóle. Więc one są. Jest to drzewo, taka legenda mówi o tym, że jest to drzewo, w które się zaplątał diabeł i se stanął do góry nogami, bo drzewo wygląda tak, jakby miało korzenie na wierzchu, na zewnątrz, prawda, na górze. Takie twory. Takie twory. Zmierzamy sobie tutaj. Zrobiliśmy sobie zdjęcie razem wspólnie na tym widoczku, dlatego żeby nikt nas nie posądził, że to jest fototapeta. Bo tak to wyszło. No i cała nasza brygida, brygada już. Mówią o baobabach, mówią, że to jest taka trawa. Tu mamy nocleg na tej naszej wyspie surrealistycznej między baobami, baobabami. Miejsce absolutnie zjawiskowe, tak jak mówiłam. I otoczone to miejsce jest ta wyspa z tymi tworami granitowymi, gdzie są właśnie te baobaby, otoczone jest wielkim solniskiem. Solniskiem, czyli wyschniętym jeziorem. Tu mamy też zachód słońca, oczywiście robimy sobie kolację, oczywiście wszystko musimy sprawdzić, cały teren. Mimo tego, że tutaj było nam łatwiej, bo tu jest mniej, na tym terenie jest mniej zwierząt ze względu na bardzo rozciągnięte pole widzenia. Nie mają się ani gdzie zwierzęta schować, ani w zasadzie my. Jest to takie charakterystyczne miejsce tam w Kupu Island. No i żegnamy się już na dobranoc. Właśnie, to są te wytwory takie, ten. I poranna kawa oczywiście robiona przez mojego brata. Poranne zdjęcia, bo tamte były już takie pod wieczór, więc to mamy poranne zdjęcia. Oczywiście muszę powiedzieć, że spotkaliśmy się jednym takim no, nieciekawym obrazem, że było wyrzeźbione pod tytułem Tu byłam, nie? Jakieś tam serduszko K plus A, ale takie coś też było. Ruszamy sobie dalej na solnisko na Kupu Island. Solnisko to jest jezioro, wyschnięte jezioro. Ono mniej więcej jest tu gdzieś, o w tym miejscu już. Także przyjechaliśmy sobie tutaj z Gabarone, przyjechaliśmy sobie, jesteśmy w środkowej części Doliny Kalahari. Przejechaliśmy sobie tutaj na solnisko. Większość sucha części jeszcze tutaj jest, nie? Na ten mamy to, one są tak zwane patelnie solne. Tak to sobie nazywali tubylcy, tak sobie nazwali przewodnicy, turyści też, bo to podejrzewam, że ktoś to, żeby usiąść potem napisać, musi mieć konsultacje ze wszystkimi, przede wszystkim z osobami, które się tym zajmują po prostu. To jest Makadi Gadi, jedno z największych śródlądowych jezior Afryki. Badania też wykazują, że ono wyschło około 10 tysięcy lat temu. I tam mówią, że są ślady prehistorycznego człowieka. Takie są podania. Nie sprawdzałam, uwierzcie wy mi. To jedziemy sobie w centrum tego jeziora. Wygląda to tak, jakbyśmy jechali w środku zimy praktycznie, nie? To jest obszar Portugalii, słuchajcie. Nie zamieszkały przez ludzi, bo nie ma warunków po prostu do zamieszkania. Nie widać końca i nie widać początku. Mam taką historię, przepraszam, z własną córką, kiedy jedziemy samochodem. Nie tam oczywiście. I nagle do niej mówię, jedź tam, bo tam jest nic. I to jest taka historia rodzinna, więc jedź tam, bo tam jest nic. Naprawdę nic nie widać. Jest to takie wrażenie, coś pięknego. No nie można tego ogarnąć w ogóle wzrokiem. Co będzie uwiecznione na naszej sesji zdjęciowej, naszej całej brygady związanej z tym. Wygląda to tak jak białe,
błoto, które jest popękane. Tak to wygląda. Jest oczywiście bardzo twarde, bardzo gorące. W czasie, tak jak widać tu na tym. W czasie oczywiście porach deszczowych jest to troszeczkę jakby zmienia, ale to tylko chodzi o wilgoć, bo tam nie ma podmokłych terenów. Dopiero będą jeszcze wyżej. To jest nasza brygada uwieczniona na naszym Solnisku. Jest to było tak gorące, że po wyjściu z samochodu, po ściągnięciu, bo w samochodzie my mogliśmy mieć inne buty, ale po wyjściu już musieliśmy zakładać buty, oczywiście tak zwane bezpieczne. Ja dokonałam przestępstwa, ściągnęłam, bo chciałam se stanąć bosą nogą, założyłam japonki, niestety bosa noga się nie nadawała do tego, było tak gorąco. Ale chociaż chwilę miałam wolności, że ściągnęłam buty. Słuchajcie, jedziemy sobie, lecimy sobie w tej chwili już do, na, nad Okawangą awionetkami. Bardzo miła obsługa. Słuchajcie, tam ludzie, ci którzy, bo o wykształceniu też bym chciała powiedzieć, jest nauka po 6 roku życia, jest obowiązkowe 10 lat nauki później. W zasadzie są chyba tylko 2 czy 3 uniwersytety, później dzieci, młodzież jest wysyłana za granicę. Bardzo dbają o to, że jeżeli dziecko przejawia takie zdolności edukacyjne, to jest kształcone, jest wysyłane, jest kształcone za granicą. Bardzo to pielęgnują i ci ludzie naprawdę chcą się uczyć. Mają taką misję, chyba po prezydencie, i oni wracają z powrotem. Są bardzo dobrze wykształceni, płynnie mówią w języku angielskim, szczególnie, zresztą w ogóle język angielski jest obowiązkowy po Cwanie, po angielsku Cwana, po drugim języku Cwana, czyli takim narodowym, plemiennym w zasadzie jeszcze językiem jest Cwana. Dzieci małe, które zajmuje się osoba starsza w domu, bardzo jeszcze często mówią w języku Cwana w domu, między sobą, idą do przedszkola, uczą się języka angielskiego. Bardzo chcą się uczyć. Delta Okawango jest największa na świecie, jest to największy na świecie tego typu system. Ogromny labirynt bujnych lagun. Naprawdę zobaczycie zdjęcia, te, które zostały wykonane przez nas wszystkich, bo też oczywiście korzystałam ze zdjęć swojego brata i bratanka. Jest to, określa również jako rzekę, która nigdy nie znajduje morza. Nie odpływa do morza, delta. Jest z Angolii, odchodzi i zostaje sobie tutaj, już nie odpływa. Nie ma w ogóle ujścia. I tu zaczynamy naszą przygodę taką, jak mówiłam o delcie. Bardzo różne kolory są, słuchajcie. Myślałam, że to będzie faktycznie tak, jak jest na zdjęciu, na tym pierwszym zdjęciu, że będą takie właśnie soczyste, zielone, takie też są, ale są też bardzo suche. To też w zależności było od regionu nad tą deltą, tam, gdzie było więcej wody. To też jest uzależnione od pory deszczowej albo suchej, więc te wszystkie kolory, naprawdę jest masa kolorów i takich tonów koloru zieleni, kolor brązów, pomarańczy w zasadzie takich rudych. To sobie dalej lecimy nad deltą. Drugie takie same mi się zdjęcie wkleiło. Na początku suchej pory w Botswanie około marca woda zaczyna wpływać do delty Okawango ze szczytem w lipcu i sierpniu. To jest dopiero, nie? No i cały czas mówimy, że jesteśmy w środku pustyni. Wije się takimi właśnie tymi zakolami, meandrami. Z góry oczywiście widzimy zwierzęta. To nie jest tak, że tam nie ma nic, że jest tylko delta. Tam też właśnie, jeżeli jest więcej wody, tych zwierząt jest więcej. Ich nie widać z góry. Znaczy widać. Nie jesteśmy w stanie pstryknąć, żeby wam teraz tu pokazać te zwierzęta, że one tam są.
Tam są zwierzęta, jest bardzo dużo ptactwa, ponieważ tam jest dużo wody. Jest bardzo dużo stad zeber, jest bardzo dużo stad antylop, bardzo dużo stad słoni. Można mieszane stada sobie zobaczyć, słonie z żyrafami. To wszystko jest w obrębie, w samej delcie i wszystko jest, bo tam jest woda. Tam jest najwięcej zwierząt, bo tam jest woda. Cały ekosystem związany, cała roślinność, wszystko tam ma swoje miejsce. Udało się. Mamy stado słoni. Tutaj mamy też chyba słonie. Właściwie przez całą podróż, przez całą ten projekt najwięcej towarzyszyły nam żyrafy. Najczęściej żyrafy. Tu na dowód, że naprawdę lecieliśmy, to jest nasza awionetka. No, to są oczywiście rozlewiska, to są oczywiście tereny podmokłe, to są oczywiście bagna i to są i jeziora, tak? Wszystko jest w jednym. Tu mamy też jakieś stado, chyba antylop tam były. No i tak jak mówiłam o ptactwie, to jest już dół Delty Okavango, czyli to, co można zobaczyć na dole, patrząc z góry, że się nic nie widzi. Tutaj mamy takie ścieżki, nie wiem, czy to tak widać tutaj, przejścia takie chyba. To są właśnie takie ścieżki zwierząt. Niszczą bardzo, jedzą bardzo dużo, więc to są takie krajobraz jak po bitwie wyglądał. No i wchodzimy sobie w rezerwat Moremi. To jest rezerwat dzikich zwierząt. Czyli już jesteśmy na północy Botswany. Tak jak mówiłam, zdjęcia nie będą takie piękne, bo nie mam takiego specjalistycznego sprzętu fotograficznego, ale się cieszę, że to są moje zdjęcia po prostu. Po prostu moje, nie ściągnięte znikąd nikogo. Zdjęcia, gdzie ja uczestniczyłam bezpośrednio z naturą. Tak, proszę. Tak, springbooki. Mhm. No i żyrafy. Tutaj jest też ciekawe, bo nam zwrócono uwagę, że to widzicie żyrafy, żyrafa. Ile gatunków widzieliście? Jak ile gatunków widzieliście? No ile gatunków żyraf? No jak, no żyrafa to żyrafa. Okazało się, że nie. Okazało się, że nie. Nie pamiętam, ile wtedy było powiedziane, rzucone była. Bardzo dużo jest gatunków żyraf, a jest to związane z ich plamkami, kształtami, nasyceniem koloru, to też było uzależnione, co się później okazało, z którego rejonu są, czy one są z północy, czy one są z środka Botswany, czy one są z południa. Pierwszy raz się dowiedziałam, że mamy ileś tam gatunków w tych, ileś gatunków żyraf. Więc panie żyrafy nas obserwowały, prześladowały nas wręcz. Tu mamy, tak jak mówiłam o tych skupiskach zwierząt, stad i są mieszane. Jedno drugiemu nie wchodzi, że tak powiem, w paradę. Bardzo sobie po koleżeńsku się wzajemnie traktują. Tu mamy słonie. Mówiłam o tym rezerwacie dzikich zwierząt. Bardzo dużo słoni. Gdzieś około 120 tysięcy słoni. W tej chwili słonie, bardzo dbają o słonie, dlatego między innymi został założony rezerwat, bo jeszcze do niedawna te słonie były zabijane na mięso. I już nie mówię, nie wspomnę o tym, co było wcześniej, na temat kości, na temat mielenia kości, na temat amuletów, na temat handlu kośćmi zwierząt. Proszę? Tak, zwierząt. Takie inne zabawy z wudu i różne inne rzeczy, więc dlatego utworzono rezerwat, dlatego żeby je chronić po prostu. To, co będę mówiła o tym, że jedziemy tam, bo już zanika. Patrzcie, jakie są suche drzewa. Wszystko jest wyżarte, że tak powiem brzydko, przez żyrafy i przez słonie. Jest takie miejsce, jak widać właśnie, żyrafa, owszem, jak są wysokie, były zadrzewienia, no to były takie jak tutaj w tym momencie, ale były również takie bardzo równe na wysokość. To było świadczyło o tym, że tam były nosorożce i słonie właśnie. Tu mamy też
Następne zwierzęta, które też antylopy nasze. Tak wygląda droga. Lepsza, tak. Wczoraj nie wiem mi tak, dzisiaj piątym grze. Wczoraj błękitny wiek, dzisiaj duszny sen. Z drugiej strony tych słów, wszystko lepsze na smak. Tu w powietrzu jest luz, kiedy sekra wciąż gra. Nie było możliwości jazdy bez nawigacji, słuchajcie, dlatego że tam nie ma znaków drogowych, nie ma informacji, że za 50 km będziemy tu. Gdyby nie wiedza Igora, który wiedział, jak są znakowane drogi, czyli nagle, o, jedziemy w prawo, a skąd wiesz? No bo przecież pisze, no gdzie pisze, jak nie ma znaku drogowego? No przecież jest kamień, aha, kamień, a co tam jest napisane? No, że mamy jechać tam. Tak, tak, jedyne znaki, ale to w tych takich już większych miastach, wioskach, że mamy informację, będzie chyba tam nawet zdjęcie, że uwaga, słoń, więc na słonie musieliśmy uważać. Słonie zresztą są bardzo niebezpieczne, najbardziej niebezpieczne okazały się hipopotamy. Są najbardziej niebezpiecznymi, najbardziej agresywnymi zwierzętami. Tu chyba 300 ileś tam gatunków mamy ptactwa również w Botswanie. Mało nam się udało zrobić fotografii. No tu zmierzamy na nocleg. Niestety ten nocleg się opóźnił, bo pani żyrafa przyszła sobie akurat na kolację swoją i nie było możliwości przejechania, więc musieliśmy po prostu poczekać, aż skończy posiłek. Będziemy mogli sobie iść dalej, jechać dalej. Tak, pani sobie pojadła, odwróciła się i podeptała. Mamy ludzi, wyobraźcie sobie. To chyba byli pierwsi tubylcy, których spotkaliśmy oprócz tej wioski, gdzie do nich przyjechaliśmy, a tu spotkaliśmy sobie tubylców, którzy oczywiście pilotowali teren. Ja mówię cały czas o narodowym, o parku w Botswanie. Więc oni najprawdopodobniej są wynajęci, bo co do pracy jeszcze, Botswańczycy pracują, teraz się rozleniwili, bo mają pracowników z RPA. Jakby się sytuacja całkowicie odwróciła. Proszę? Tak, ale z RPA, ponieważ mają tanią siłę roboczą. Oni jakby się z tej ekonomii swojej, dzięki tej gospodarności prezydenta, który właśnie dbał o swoich, o swój naród przede wszystkim i taka jest legenda, podanie dotyczące prezydenta Botswany, że przyjechali kiedyś do niego robotnicy, i mu powiedzieli, panie prezydencie, pan ma tutaj fermę strusi, pan nie masz drogi, pan nie masz dojazdu, no jak to, przecież pan musisz mieć. No i ustalili, że to będzie tyle i tyle kosztowało, powiedzieli, że oni mu tą drogę zrobią, a on powiedział, że on nie chce tej drogi. No jak to pan nie chce, pan jest prezydentem, pan tą drogę powinien mieć, panu się należy. On powiedział, że on nie chce tej drogi, raz, że ta droga dla niego samego jest zupełnie niepotrzebna, jest to za duży wydatek i to nie będzie służyło nikomu innemu, tylko jemu, to ta droga, tej drogi nie będzie. To tak analogicznie do polskich postanowień dotyczących budowy dróg do pewnych ferm. Więc droga została taka, jaka była, pan prezydent dalej sobie hodował strusie. Jest to najmniej skorumpowane państwo, proszę państwa, jeżeli chodzi o Botswanę. Bardzo uczciwie pochodzą do pracy, ale dzięki temu, że ta praca się znalazła poprzez przemysł, poprzez turystykę, to już Botswańczycy wyszli sobie z tego założenia, a inni mają gorzej, nie? No to jak inni mają gorzej, więc on się zatrzymuje tylko na tym, co jest
Więc teraz trzeba było ściągnąć, bo kraj się rozwija, trzeba było ściągnąć kogoś do budowy dróg, do fabryki diamentów, to trzeba było też wykształcić tych ludzi. Tak, do szkolnictwa, do służby zdrowia. Więc nie wiem, czy oni są Botswańczykami, czy to są członkowie RPA, czy to jest ludność RPA. No i patrz, tam były takie też żyrafki, mogłam też zwrócić uwagę, tam ma bardzo ciemne łapki związane. Ja tutaj mam taką nawet biżuterię z ogona żyrafy. Bardzo nas to intrygowało, ponieważ tam są robione wyroby, to co mówiłam o turystyce, bo turystyka to nie tylko to, że sobie przyjedziemy, pozwiedzamy, przylecimy, pozwiedzamy i wrócimy, ale turystyka to jest również przemysł cały, czyli wszelkie ozdoby z drewna, które my kupujemy, świat kupuje, ozdoby, że tak powiem, no brzydko bym powiedziała, z resztek zwierząt, nie? Ale Pan nas deklarował nam, Botswańczyk powiedział, że to jest już jakby efekt, ubytek od tego zwierzęcia, czyli bransoletka z ogona żyrafy, która ma tam certyfikat miały, czyli albo ten ogon, który został uszkodzony i odcięty, albo ten ogon, nie wiem, z martwej chyba żyrafy, trudno mi w tej chwili to powiedzieć. Więc taką biżuterią, która wykonywana jest przez kobiety przede wszystkim, mogłam dokonać zakupu. No i biżuteria oczywiście z kości, ale nie z kości zabijanych słoni i żyraf, tylko tak jak mówię, z tych upadłych, że tak powiem, zwierząt. Gadżety takie jak magnesy, gadżety takie jak naszyjnik, koraliki robią do tego. To na razie tyle, jeżeli chodzi o to. No nasze. Tak podróżowaliśmy już o zmierzchu. Mamy zachody słońca, no to jest zjawiskowe, tam szczególnie gdzie jest woda i tam gdzie mogliśmy spotkać zwierzęta też, słychać Afrykę wtedy. Jest niesamowita cisza, więc to były takie chwile, kiedy mieliśmy możliwość usiąść sobie po przyjeździe, wciągnąć leżaki, usiąść sobie i wsłuchać się w Afrykę. Od razu się wrzuca film pod tytułem Pożegnanie z Afryką. Nauczyliśmy się rozmawiać milcząc, po prostu słuchaliśmy Afryki, to było, zapachy są zupełnie inne wtedy, to było niesamowite doznanie. No, tu nasza koleżanka powróciła, musieliśmy patrzeć, pilnować, bo już mieliśmy namioty rozłożone, musieliśmy pilnować, bo one bardzo chętnie są ciekawe, co w tym namiocie jest na przykład, bo mieliśmy takie jedno zdarzenie w nocy, że na oświcie nam zajrzała żyrafa, bijąc się w siatkę od okna, od moskitiery. Także trzeba uważać. Tu mamy zeberki. Tak jak mówiłam, zeberka jest symbolem Botswany. Nie pamiętam, jak on się nazywa, panie. Kudu, o. No. Patrzy i widzę. No. Oneksy. Mamy słonie, tak. Słonie też. Ale sam zapach taki, nie wiem, czy Państwo doświadczyli o zachodach słońca zapachu Afryki, takiej właśnie ciepłej, pachnącej, aromatycznej. I wtedy ją słychać po prostu. Ją wtedy słychać. To nasze odprawy dotyczące właśnie codziennie wieczorem, znaczy codziennie wieczorem mieliśmy odprawy dotyczące co się stało, co się wydarzyło, kto na co zwrócił uwagę, bo tak zawsze mówię, ile dróg, tyle kierowców. Każdy ma swoją, w tym przypadku, Afrykę, tak? To jest tak, jak wyjeżdżamy, wracamy i mówimy o Chinach, Marysiu, tak? Ty mówisz zupełnie, co innego widziałaś, ja co innego widziałam. Później się okazuje, że jak się spotykamy, to aha, faktycznie, ale ja na to na przykład uwagi nie zwróciłam. To samo jest z każdym państwem, jak doświadczamy czegoś, każdy ma swoje patrzenie na to i każdy w inny sposób zupełnie na to patrzy. To jest tak jak z potrawami. No, nagotowałam wam pączków afrykańskich i mówią pączki jak pączki. Pączki, ale one są z wiórkami kokosowymi, z kardamonem. No nie są jak pączki. Tak, każdy ma swojego pączka. Tak, i zasada taka, musi być ognisko, bo ognisko odstrasza zwierzęta. Mieliśmy przygodę taką, że napadły na nas hieny.
Więc nikt nie myślał, słuchajcie, o tym, żeby wyciągnąć aparat, nagrać to, sfotografować, bo się każdy zastanawiał, jak spieprzać i nie spieprzać. Naprawdę, pierwszy taki moment z takim zwierzęciem było niesamowite. Zaczęło się od tego, że zwijaliśmy śmieci. Po kolacji, po wszystkim zbieramy śmieci, robimy sobie krąg, odpalamy sobie, dokładamy sobie drzewo. Każdy sobie polewa swoich trunków ulubionych, takich jak cegurowało, górowało. Dobrze, i trzeba zwijać śmieci. No i nagle kolega, który zwinął jeden worek, odstawił ten worek, zrobił krok w bok, zaczął zwijać drugi worek, automatycznie sięga ręką, a tam nie ma worka. No i się okazało, że hieny napadły na nas, na nasze obozowisko. Oczywiście trzeba było automatycznie uzbroić się w kije. Kije były w samochodach, więc wiedzieliśmy, dzięki instrukcji Igorowi, mieliśmy możliwość taką instrukcję. Wiedzieliśmy, co mamy robić, że mamy robić hałas, że mamy tak, żeby nie uszkodzić zwierzęcia, nie uszkodzić nas, siebie nawzajem, ale żeby było bezpiecznie, tak? Żeby je troszkę odstraszyć, tak. Tak, baobaba, tak. To nasze wieczory. To już taka była tradycja, bo właśnie na tych wieczorach Igor też nas ochrzaniał. To nie jest to, że było tak pięknie, ładnie, nie? Nie pojechałeś, nie zameldowałeś, nie było informacji zwrotnej, tak? On to bardzo o to dbał. Bardzo o to dbał, że jak znikało nam z horyzontu auto z tyłu, ponieważ my zawsze prowadziliśmy, to nikt nie było odzewu. Każdy samochód musiał się zameldować co jakiś czas. Więc o to dbał bardzo. To była taka naprawdę, była dla niego sprawa no, bardzo ważna. Słuchajcie, drzewo kiełbasiane. Na tym noclegu poprzednim. Proszę Marysiu, tutaj bez żadnych skojarzeń. To nie jest kaszanka. To nie jest kaszanka, nie mylić z kaszanką. Słuchajcie, siedzimy na tym sobie naszym noclegu i nagle jest takie, no jakby, no, dzisiaj to tak powiem, nagle coś mi spada z nieba, nie? I to jakiś taki odgłos zupełnie taki, Jezu, rozglądamy się, może jakieś ptaki, może, no nie wiem, może ktoś coś w nas rzuca, rozgląda człowiekowi, tu się uruchamia wyobraźnia totalnie, nie? No, rano się okazało, że to spadało. A to było skoro świt, bo musieliśmy wyruszyć dalszą trasę, więc ja się schylam, co to jest w ogóle, nie? No takie zamszowe, kleiste coś, nie? No i słuchajcie, ja to zabrałam do samochodu, bo to mnie zaczęło intrygować, a nie byłam w stanie jeszcze obejrzeć w ogóle, bo jeszcze ciemno było, co to w ogóle z nieba? No coś z nieba, no patrzę na drzewo, nie ma nic na tym drzewie. No i słuchajcie, okazało się, że to jest drzewo nie jest kiełbasy, nie mylić, drzewo, które się nazywa kiełbasiane drzewo. Drzewo, które kwitnie późnym wieczorem, w zasadzie w nocy, i w nocy opada, że w dzień tego w ogóle nie widać. Przynajmniej ten gatunek, który był nad nami, bo później się dopytałam Igora, że to drzewo rano, jak myśmy wyjechali, to nie było nic na tym drzewie. Drzewo sobie rośnie, na drzewie ani jednego tego kwiatu. Okazało się później, że to one pospadały, bo przekwitały, a to drzewo, zwane drzewem kiełbasianym, ma takie owoce, robią również ozdoby, czyli dalej będzie, tak jakbym wróciła do turystyki, robią ozdoby z tego, jakieś tam miseczki, jakieś tam naczynia, jakieś tam ozdoby. No i to drzewo wygląda przepięknie, bo to są takie girlandy z tych kwiatów. Różne gatunki oczywiście, bo to jest zdjęcie z internetu. Pod tym drzewem nie było girlandów, ale były te owoce, na które już przy odjeździe zwróciliśmy uwagę. Dobrze. O świcie wyruszamy. Mokoro po kanałach delty. To, co mówiłam, zaczyna być bardziej zielono. Mokoro oczywiście jest to z pnia drzewa kajak. Czyli mamy wycieczkę kajakową. Najpierw jesteśmy zawiezieni przez przewodnika z Australii zresztą, takimi samochodami, żeby sobie popływać, zobaczyć ekosystem delty. No i kromodyle spotkamy, aligatory, kromodyle, krokodyle. Tam będą ładne kwiaty wodne.
No i tu jest taki basen, to taki basen mogę nazwać, taki basen dla hipopotamów. Nasłuchaliśmy, nerwowe były bardzo. Instrukcja do tego, żeby uważać, bo naprawdę są agresywne. To są najbardziej agresywne zwierzęta, jak się je rozjuszy. Gdzieś w oddali sobie pływamy. No oczywiście są między nami tutaj. O, nasz przewodnik z Australii, który sobie przyjeżdżał na wczasy po prostu do Botswany i sobie wymyślił taki patent, że może mieć przyjemne z pożytecznym. Więc nauczył się o Botswanie, mieszkał sobie trochę w Botswanie, mieszkał sobie trochę chyba w Namibii, nauczył się żyć i funkcjonować w Afryce i przyjeżdżał sobie na wczasy, pracując, zarabiając i przekazując pieniądze na park. Wszystkie pieniądze zarobione zostawią na park. Taki miał wkład swój własny, osobisty. O, i tu jest żyrafka z innymi centkami, widzicie? Tamta blondynka, tak, ta jest blondynka. Tu też ma inne. Naprawdę widzieliśmy mnóstwo termitiera. Też olbrzymia. Tutaj w drodze mieliśmy awarię. Niestety nie mogliśmy przejechać, bo był most połamany. I musieliśmy sobie jechać naokoło. Wyjeżdżając z parku, okazało się, że jeden z wozów ma pęknięty bak z paliwem. I tu jest katastrofa, słuchajcie, bo tam nie ma stacji benzynowej. Te samochody mają podwójne baki. Jest jeden duży bak i naokoło jego, pod spodem, otula jeden bak płaski. Jest to tak zwany bak główny, bo który on ulegnie zniszczeniu, to ten główny jakby dalej funkcjonuje, więc można dojechać. I to jest tak jakby zapas, nie? On jest, nie wiem, tam jest 15 litrów. Tak, żeby w razie czego można było te 100 czy 200 kilometrów od tego głównego sobie dojechać, więc trzeba było naprawić ten bak. To nie, nawet nie chodziło o to, że nam się benzyna wyleje, że mamy pęknięty bak, tylko że nam się benzyna wyleje. Ale nie chodziło o to, że nam tej benzyny zabraknie, bo każde auto jest zabezpieczone w dodatkowy bak, tylko chodziło o przyrodę, że my zanieczyścimy przyrodę. Więc wyjeżdżając z tego parku zrobiliśmy wszystko, dzięki oczywiście pomocy tubylców, czyli strażników, którzy wcześniej pobrali od nas pieniądze, że chcemy zrobić wszystko, żeby nie ciekło nam to paliwo, że nie chcemy wyjechać stąd ze stróżką paliwa, to też jest związane z podpaleniem ewentualnym, nie? Więc akcja trwała w południe, nie wiem ile było stopni, przy naprawdę bezinteresownej pomocy tych panów z obsługi, którzy przychodzili, przynosili nam butelki, żebyśmy mogli ściągnąć. Myśmy to im paliwo w ogóle zostawili ku radości i zadowoleniu, bo oni też nie mają pieniędzy na to, żeby kupować paliwo. Mają tylko, tam jeden tłumaczył nam, że oni mają tak wyliczone paliwo, że jego szef ma dokładnie wyliczoną ilość kilometrów do pracy i z pracy do domu i mu tankuje codziennie to auto. Także nie daj Boże, jakby się coś stało po drodze, to on się albo przed domem, albo za domem zatrzymuje, bo nie ma możliwości dojechania. Także to była akcja naprawy naszego auta. Po drodze takie niestety również. No i z tego robią ozdoby. O, z tego robią ozdoby. Z pozostałych kości padłych zwierząt, które mało w sumie spotkaliśmy po drodze. Jedno zrobiłam dla ciekawostki. W trakcie naprawiania auta. Było strasznie gorąco wtedy. Poświęciłam nawet swoją koszulkę. No i lecimy dalej. Lecimy dalej z żyrafami naszymi i drogami. Tutaj już nie ma dróg w ogóle i praktycznie jeździliśmy sobie tylko na GPS-ie. A tutaj słuchajcie, mamy sklep. Zatrzymaliśmy się na rozdrożu dróg, bo tam jest ich dużo i to jest ciągłe pytanie, to gdzie teraz jedziemy? I albo skręcamy w prawo, auto czwarte mówi, a które prawo? I to było na takie komunikaty cały czas mieliśmy. Słuchajcie, podjeżdża ciężarówka, która ma na sobie, nie wiem, set tych kocy, śpiworów, jakichś skór zwierząt. Okazuje się, że to jest obwoźny sklep, który na pace jest zamrażarka, a w tej zamrażarce jest wszystko. Wyobraźcie sobie, tutaj Igor jest w koszulce, ona jest cała mokra. No wyobraźcie sobie, że w środku pustyni przyjeżdża pani
pani zresztą, bo panowie byli na górze, pani, która mówi, że ma do sprzedania zimne wino, zimne piwo, zimny gin, jakiś tam, proszę? Nie, bocianów nie było, bocianów nie spotkaliśmy, nie. No to jakieś było nasze zaskoczenie, że jak, co tam, no to myśmy oczywiście wszedł tam Igor, zobaczył oczywiście tą całą zamrażarkę przymocowaną różnymi prowizorycznymi częściami, żeby ona nie latała, nie przesuwała się na tej przyczepie. I faktycznie kupiliśmy Savane, czyli takie wino musujące niskoprocentowe. Kupiliśmy również piwo, oczywiście zostawiliśmy im więcej pieniędzy za to, oni też mieli tam wygórowaną oczywiście tą kwotę, ale niemniej jednak za samą atrakcję, że oni się zatrzymali na skrzyżowaniu dróg, na rozdrożu dróg, bo tam jest wolna Amerykanka, tam nie ma przepisów. Więc takim to sposobem w środku Afryki mieliśmy zamrażarkę z lodówką i z chłodzącymi napojami. Bawoły, stado bawołów, które nas po drodze też podjeżdżaliśmy. Już widzicie, jak jest inny klimat, już jest bardziej zielono, tak? Już jak już za deltą jesteśmy, nie? Jest nad deltą już w zasadzie. Jest bardziej, proszę? Brzozy. Tak, brzozy, tak. Tak. Zupełnie inne klimaty już są, jest bardziej zielono. Nie ma tych suchych traw, które były, kolczastych tych krzewów. Nabiera to kolorów już takich innych, nie? To są wszystko zdjęcia robione z samochodów, słuchajcie. Mieliśmy takie zdarzenie, że spotkaliśmy, to już nie miał nikt odwagi nawet wyciągnąć komórki, kiedy podjeżdżaliśmy pod safari wieczorne do takiego słonia, im bliżej, silnik wyłączył, mówimy już szeptem przez radiostację, wyłączcie silniki, cicho, musimy im wszystko, bo oni nie widzą, co my widzimy, nie? Ale my chcemy ich ostrzec, zaraz my odjedziemy, to wy podjedziecie. Więc takie safari samochodowe było, no i tak próbowała, okazało się później, że to jest słonica, próbowała nas atakować, ale to wynikało z tego, że ona chciała przejść do wody, a myśmy stanęli na jej drodze. Więc ona kopała, fuczała, parskała, bo się okazało, że ona z tyłu miała swoje dziecko jeszcze, więc ona stanęła w obronie swojego dziecka, bo też nie wiedziała, jakie my mamy zamiary, tak? Myśmy chcieli tylko sobie na nią popatrzeć. Droga nocą. Przełączcie to na F4. Gueta? Gueta? Yes! Rudro? Yes! Thank you! Dziękujemy! Poczułeś, że ten reduktor jest ciągle. Nie, to jest reduktor? Jest? No, nie ma go. Nie ma reduktora. No zobacz, musi być. Chyba, że ty przełączałeś. Nie ma. Nie świeci się w ogóle, wiesz? Słuchajcie, jakież było nasze zdziwienie, jakbyśmy ich zobaczyli w środku nocy. Myśmy mieli światła w samochodzie, a tam jest czarno, więc nie wyobrażam sobie takiego przejścia, dwoje ludzi w środku nocy, to był środek nocy, to było przed północą krótko, że oni sobie idą do swojej wsi, praktycznie w tym samym kierunku, co my jedziemy, nie? Więc to było niesamowite takie dość, że nagle, a tu nagle, człowiek sobie idzie, nie? Dwóch.
No i oczywiście jest odprawa, oczywiście jest informacja, oczywiście co będziemy dalej robić, jest gotowanie, jest przekazywanie zdjęć między sobą, informacji, co widzieliśmy. No naprawdę na cztery auta zdarzały się, że także różne rzeczy widziały, nie? Więc chodziło też o wymianę informacji, wymianę zdjęć też, nie? Chociaż był taki pan, który powiedział, że nie da ani jednego. Tak, wszyscy Polacy, tak, wszyscy Polacy. No, to też właśnie, to już mamy piach, mamy rodzinę słoni. Sobie przychodzi, oczywiście czekamy, musimy odczekać, mimo tego, że one przejdą, my ich nie widzimy, to i dalej czekamy, może jakiś spóźnialski idzie, biegnie. Także tu mamy wioskę i tu mamy sklep. Tu jest sklep. A wioska, słuchajcie, co ciekawe, myśmy tak sobie przyjechali, tutaj no słabo widać, ale tutaj widać. Być może. Nie wiem. Nie ma znaków, nie ma nic. Nie wiem. Okazało się, że w tej wiosce w tym dniu zrobili sobie sprzątanie świata, nazwijmy to tak. Bo każdy wychodził ze sklepu i każdy miał worek. I zbierali śmieci swoje, które tam nasypali, tam 5 domów na krzyż. Ale były tam jakieś wygniecione puszki, jakieś papiery, coś fruwało. Oczywiście to jeszcze fruwa i się zatrzymuje przy domostwach, tak? Więc oni mieli sprzątanie świata. Bo nas to właśnie zastanawia, dlaczego wychodzą ze sklepu, mają worki, ale puste, bo to jeszcze, rozumiem, worek, jakieś tam zakupy, coś tam. W tych sklepach, słuchajcie, nie ma nic. Tam jest tak ginger, jakaś Coca-Cola, jakieś tam słodycze dla dzieci. Poza tym nie ma nic, bo oni są samowystarczalni. Oni sami sobie swoje rzeczy produkują, jak mają tereny już tutaj rolnicze, więc samowystarczalny. Głównym jedzeniem w Afryce to jest pap, czyli to jest taka mieszanka mąki kukurydzianej i w bogatych domach, na pewno nie w tych, jest wołowina. Wołowina jest bardzo droga, bo to jest towar eksportowy i wołowina, ale jedzą inne zwierzęta, jedzą drób, mają kury, mają jajka, więc wszystkie rzeczy, które jedzą w domu, to są wyprodukowane i wyhodowane przez nich. Mówię o tych wioskach, tak? Jak mają zwierzęta, to i mają mleko, i mają pożywienie, i mają pole. I mają... proszę, jak to, po co? To jest, wiesz... No. Nie mają chemii, tak? Nie mają chemii, nie. Nie. No tutaj idą dzieci, pani wraca ze sklepu i spotykamy sobie szkołę. Ja oczywiście, tak jak te kominy z geoparku i różne inne rzeczy, tradycyjnie wyjeżdżając w trzeci świat, że tak powiem, biorę gadżety dla dzieci. To są, tak jak mówiłam, wszelkie rodzaju bryloczki, wszelkie rodzaju jakieś tam ozdobne długopisy, to się zbiera cały rok. Ze smyczami to mamy taki anegdotę po Maroku, po Afryce, kiedy zapakowałam, no wiem, milion tych smycz i w trakcie pobytu już w Maroku mówię, ale po co ja wziąłam te smycze? No jak to po co? Będziesz dawała w prezencie. Ja mówię, ale oni nie mają komórek. Na klucze, ale oni domów nie zamykają. No to takie czasami absurdy, człowiek sobie się sam łapie na tym. Ale tutaj oczywiście wzięłam kredki, wzięłam temperówki, wzięłam długopisy, wzięłam kolorowanki, wzięłam plastelinę, wzięłam modelinę, wzięłam słodyczy pełno, no i po czym jak zobaczyłam z daleka malowidła, będzie szkoła, Jezus Maria, zatrzymujemy się pomimo wszystko, bez jakichkolwiek ustaleń, trudno. Oczywiście zostałam za to zrugana przez pozostałą część grupy, bo nie było planowane zatrzymanie, ale ja powiedziałam, że ja po prostu muszę tam wejść. No i tam weszłam. Szkoła podstawowa. Szkoła podstawowa, są maluchy i troszkę większe, bo na wioskach jest mieszane towarzystwo, że tak powiem, wiekowo. Jedne dzieci, które są jakby pod opieką socjalno-ekonomiczną przez panią, która jest wykształcona. Ta pani jest wykształcona jako nauczycielka, jeszcze ma pomoc opiekunkę. Dzieci się uczą podstaw w tej szkole chyba do 10 roku życia, a później mogą, jak ich stać na to, mogą iść dalej, czyli żeby w sumie nauka trwała 10 lat. Był taki, oczywiście jedna izba, oczywiście dwie panie, jedna do pomocy, jedna pani główna, pani kierownik, dyrektor w ogóle tej szkoły, nie?
No i zabawy z dziećmi, rozdanie kredek, rozdanie, pomalowanie z nim, pokazywanie, co robią, jak robią, z czego robią, bo to jest też dla mnie bardzo ciekawe, bo chociażby to, że później zostały zakupione przeze mnie magnesy wykonywane ręcznie, malowane ręcznie i z recyklingu, ponieważ oni się też zajmują recyklingiem, czyli ze wszystkiego robią albo z niczego robią coś, jako podswańczycy. No zdjęcia niestety były kiepskie bardzo, ale to co potrafiłam tam uwidzieć, takie mają tablice, wszystko jest. Anegdota też mojego brata, który opowiadał o Igorze, że byli tacy bardzo zadowoleni, że pomogli dzieciom w Afryce. Złożyła się cała firma, zakupiła ksero, zadowoleni tacy, ktoś leciał do Botswany, ktoś był w tym rejonie, zawiózł ksero, po czym do nich dzwoni, no i co? Oni to jest co, dzieci zadowolone? No bardzo, ale no i co? Na czym będą kserować? A toner kupiliście drugi? Takie dla nas niby takie naturalne, no mają ksero. Jodzi, jak fajnie mają ksero. No ale co z tego, że mają ksero, kiedy nie mają papieru? No i oczywiście była akcja pod tytułem hasło, kto leci, kto będzie mógł, bo tam nawet nie było adresu, żeby to wysłać. No to takie przygody nasze. Tu się zakopaliśmy w piasku, tu niestety wszyscy muszą się zatrzymać. Ostatnie auto pilnuje wszystkiego, to jest nieuszkodzone. Nie zakopaliśmy się, dzięki zresztą Botswańczykom, bo chcieli nas wyprzedzić, zaczęli głupie żarty robić wojskowym zresztą Botswańczykom. No i cała procedura piasek kopalny to się chyba tak nazywa. Trzeba było, no robota jest ciężka, bardzo, bardzo żmudna, bardzo ryzykowna, dziękuję bardzo. No i docieramy na nocleg i tutaj też słuchamy Afryki. Afryki tutaj wyłaniały nam się w nocy z zalewiska delty, wyłaniały nam się hipopotamy. Chodziły sobie, zresztą było ich słychać, no nie możesz widzieć, nie możesz zapalić, nie możesz podświetlić, nie możesz, wiecie, myśmy tylko to słyszeli, tą Afrykę w tych miejscach, tam gdzie nocowaliśmy, to można ją było usłyszeć, no i oczywiście powąchać. Tu mamy to drugie prawo po wyjściu. Mają taki zwyczaj Botswańczycy w tych naszych miejscach, co byliśmy, że codziennie wieczorem oni grabili teren. Czyli jak się wychodziło z samochodu, nasze obozowisko było takim obozowiskiem, a naokoło było wygrabione. Pytam, po co? A się okazało to, że my jako turyści, biali, Europa, żeby widzieć ślady zwierząt, żeby nie było widzieć naszych śladów, jak sobie chodzimy, tylko żebyśmy my uwierzyli naprawdę, że te zwierzęta są z nami. Więc to też było takie ciekawe dla nas, że oni też o to zadbali, nie? No i śniadania nasze, nawet mieliśmy te angielskie grzanki na śniadanie, robione sprzętem do grillowania wołowiny, więc różne patenty w międzyczasie się potworzyły i mogliśmy to wykorzystać, później oczywiście sprzedając dalej, przekazując dalej. No i mój brat oczywiście z kawiarką. Wygląda to komicznie, nie? Bardzo pyszna kawa była, naprawdę tak. Ta była kawa, to była, tak, to był, myśmy to mieli rytuał po prostu. Po chyba trzech dniach, po tych trzech kawach, kiedy się roznosił ten zapach kawy, to tak przychodzili do nas innych. Weź nam pożyczcie tą kawiarkę, a my wam damy dzisiaj makaron na obiad, nie? No, a mój brat mówi, dobra, makaron, ale z warzywami. No to dobra. No i uwaga, słonie oczywiście, to co powiedział Leszek, że takie znaki drogowe. To są następni. Dzieci jadą do szkoły. O, tak jadą dzieci botswańskie do szkoły, nie? Więc to już nie mówimy o żadnych tam bezpieczeństwach, kaskach. Oj, tu też fajne statko. Kaskach i różnych innych rzeczach, pozwoleń od mamy, od firmy i o różnych innych rzeczach. Też bliziutko było takie podejście. Oj, to jest właśnie ta nasza słonica, o której mówiłam. Nasza słonica i tutaj gdzieś z tyłu jeszcze było jedno. Także naprawdę było to takie doznanie, że jak już widzieliśmy, że już się, myśmy nie mieli miejsca się wycofać, więc
jednym rzutem musieliśmy tylko pruć ewentualnie do przodu, jakby się nie uspokoiła, nie? No i oczy szeptem pod tytułem pogasić silniki, nie ruszę, też było ryzyko, bo ona mogła ruszyć na nas po prostu, tak? A my piersi, nie? No tu mamy kąpielisko, to jest właśnie, ona szła do tego kąpieliska, Proszę? Na basen szła, tak. A tu mamy głuście śmieszne zwierzątka świniopodobne, które chodzą na przednich kolankach. Zresztą nam wchodziły, to tak wyglądało w zasadzie na jednym z tych, będzie chyba zdjęcie, na jednym z postojów wyglądało to, jakby sobie chodził piesek po podwórku, nie? Więc były takie oswojone. No. No i mamy Hobe Park, który jest, przez który płynie granatowa rzeka w zasadzie. Został założony w 1967 roku. Przepraszam. Jest trzecim parkiem, jeżeli chodzi o wielkość Botswanie. Bardzo dużo bawołów, drapieżników, niesamowitej fauny ptaków. Tak jak mówiłam, 120 tysięcy słoni. I to jest tak wieczne wspomnienie nasze. Również jeżeli chodzi o walory wzrokowe, artystyczne, związane z takim wyczuciem tam i mów, tak jak Afryka pachnie, tak właśnie te zakola rzeki granatowej, faktycznie ona jest granatowa. Jest to związane też z roślinnością, która tam jest i co mówiłam na samym początku, że im wyżej, tym zieleniej, jest większy ekosystem, jest więcej zwierząt, jest więcej ptactwa. No i te słonie, ogromne słonie. Mieliśmy taką możliwość, opcję taką, że a tego safari mieliśmy pojechać sobie do takiego też skupiska sztucznego, nazwijmy słoni, no ale możliwość z tymi słoniami sobie pobawić się, pomacać, pohuśtać. Okazało się, że jak zostaliśmy poinformowani przez przewodnika botswańskiego tak w międzyczasie, to się okazało, że to był sierociniec, że tam sobie skupiono wszystkie uszkodzone słonie, no i zrobili atrakcję turystyczną. Więc my podziękowaliśmy za taką atrakcję turystyczną, nie uczestniczyliśmy w kąpieli z tymi słoniami, ruszyliśmy sobie na swoje safari, nie dotykając słoni, o tak powiem. Tu mamy kromodylki, tu sobie pływamy dalej po rzece Hobe, żyrafy, bawoły, tak, to były żyrafy, tak. Tu też mamy stado bawołów. Tu jest już teren taki podmokły, bagienny, wylewiska, tak? Tam między innymi te stada, które były bliżej. Tu jest bardzo płyciutko. Myśmy nawet taki mieli moment, że utknęliśmy tą naszą łódką, bo jest bardzo płytko, bardzo bagniście, ale im bliżej, tym było piękniej. Mogliśmy bardzo blisko spotkać się ze zwierzętami. Oczywiście, słuchajcie, to jest wszystko w ciszy, to nie ma takiej opcji, żeby ktoś w ogóle mówił, komentował, myśmy porozumiewali się na migi po to, żeby ich nie spłoje, żeby te zwierzęta nie spłoszyć, bo to jest niepowtarzalna okazja, żeby na zasięgu, w zasięgu ręki, przepraszam, czy dwóch metrów, zobaczyć zwierzęta, nie? Doszliśmy do wniosku, że ten to jest głuchy i ślepy w ogóle, bo on nie reagował na nic. Mało tego, mieliśmy takie wrażenie, że jeden z nich to jest sztuczny i namawialiśmy Igora, żeby wziął to wiosło. Weź go tam popłukaj, bo to jest niemożliwe, żeby on się nie ruszał. Ale uśmiechnięty za to był. Tak, i hipcie. Hipcie, ryczące hipcie i... Tak, surowej, taki pocwany, co na początku oglądaliśmy, kościstej, tak, bo resztki upadłych zwierząt, szeleszczącej, żółtej, suchej, jest już zielona i piękna. No to mamy tego guszca, jak piesek po podwórku lata. Jest więcej ptaków. Mamy lwy. Udało nam się z Wielkiej Piątki zrobić, no i nasza brygada tygrysów, tak, tygrysów. Styk czterech granic, najkrótsza granica. Ile wam podawano, jaka jest granica metrów?
120, 150, 80. Trzy wersje znalazłam. 70. Najkrótsza granica na świecie chyba, nie? Tak mi się wydaje. Zambią na styku. Ona jest przy korycie tego rzeki Zambezi i jest przejście promowe. Przejście graniczne promowe. Także prom kursuje, że można przejść i po tej rzece sobie pływamy, słuchajcie. Tam ugoszczono nas bardzo piękną kolacją, taką już firmową nazwijmy to, nie to jakieś tam makarony albo wołowina na ognisku. Tam już taka była zakończenie takie ekskluzywne bardzo, z kelnerami, z trunkami dodatkowymi, z widoczkami również dalej na zwierzęta. No i mają w zasięgu trzy granice, nie? A szczególnie tak w zasięgu, jak się płynie łódką, że nagle mamy tutaj inny dodatkowy kraj, o którym nawet nie, na początku nie zdawaliśmy sobie sprawy, nie? My jako oczywiście osoby uczestniczące wyprawie. No taką kolację mieliśmy naprawdę. Nawet nie, niektórzy nawet nie wiedzieli, jak się zachować po naszych wyjazdach. No i się przemieszczamy, słuchajcie, do RPA, czyli wodospad Wiktorii, mgła, która grzmi. Na rzece Zambezi, na granicy, proszę. Tak powiedziałam. Oj, to przepraszam bardzo. Na rzece, to bardzo, bardzo się cieszę. Na rzece wnosi się na wysokości 108 metrów, rozciągnięte ponad 1,5 kilometra. Proszę. Wodospad Wiktorii. Wsiadamy sobie w awionetkę taką, czy w, nie, w helikopter, przepraszam. W helikopter. Jedziemy, mówiłam to, że to jest taka dziura świata. Jedziemy sobie, lecimy sobie nad wodospad Wiktorii. Wodospad, który tak jak wcześniej powiedziałam, nazywa się, że mgła, która mgrzy, bo jest niesamowity hałas, niesamowity. Jest to, mówiąc prosto, pęknięcie w ziemi, spowodowane ruchami tektonicznymi, doznania wewnątrz i zewnątrz, obok są niesamowite, słuchajcie. Jeszcze do niedawna tu w tych miejscach były wybudowane specjalnie sztuczne baseny dla turystów. Jakiś mądry człowiek zakazał tego typu budowli, no bo przyjeżdżali helikopterami, przylatywali helikopterami, no bo chcieli sobie wykąpać się w takich basenach. To zostało polikwidowane. No i bilety związane z atrakcją turystyczną też bardzo dużo wzrosły. Ale być tam i tam nie być nad tym, to jest przestępstwo. Doznania, słuchajcie, są niesamowite związane z tym. Oczywiście całość, to bezpieczeństwo, tak jak mówię, z lotem, z pilotem, z informacjami całymi, z instrukcją obsługi, co wolno, z której strony wolno patrzeć. On mówi, tłumaczy, że on się będzie nachylał, że on się będzie pod odpowiednimi kątami. Nie mam filmu niestety z tego nagrania. Nie wiem, gdzie jest, powiem szczerze. No i później był spacer wokół delty, wokół tej Wiktorii, wodospadów. Cały ekosystem w ogóle związany tam z roślinnością, niesamowita roślinność, niesamowity mikroklimat, ponieważ jest wszystko wilgotne. Wszystko tam jest wilgotne, więc nawet nam mówili, żebyśmy wzięli parasole, płaszcze przeciwdeszczowe, no ale po co, przecież jesteśmy w Afryce. Więc niesamowite doznania, doznania takie przyrodnicze. To jest tak, jak mówię, Afrykę trzeba powąchać i Afrykę trzeba posłuchać, bo to jest tak. W ciągu jednej sekundy leci 9 milionów litrów wody. Uprawiany tam jest rafting. Także niektórzy z nas wykupili sobie bilecik i sobie popływali. Było to dla niektórych traumatyczne doświadczenie. Ale ekstremalne zarazem.
To jest ta część spokojna, już spływająca od wodospadu. Nad tą rzeką myśmy tutaj sobie tyrolką jeździli. I były skoki z bungee. A toś tam był film jakiś? O, oto fragment tylko chyba. To nawet nie. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Chciałam powiedzieć o ważnych rzeczach jeszcze tutaj. Przywiozłam tutaj ze sobą pewne takie elementy, to mówiłam Wam, ozdoby, biżuterię, naczynia, instrumenty muzyczne. Tu są, mamy te magnesy, które są wyprodukowane ręcznie. Magnes, który jest wyprodukowany z drzewa, z węgla drzewnego. Mamy maski, mamy banknoty, mamy monety. Maska jest zrobiona z recyklingu. Ta żyrafka, powiedziałam, że będę mówiła o niej, dlatego że ona jest zrobiona przez osobę niewidomą. Jest to naprawdę od początku do końca. Byliśmy na takiej ostatniej kolacji afroamerykańskiej, ponieważ były złe naświetlenie, złe warunki, nawet tego nie pokazywałam, ale tą żyrafkę powiedziałam, że ją muszę kupić bez względu na jakie pieniądze, ponieważ to zrobiła osoba niewidoma, stary mężczyzna, rzeźbił palec po palcu, dłutem po dłucie, wypalał również sam. I tą żyrafkę przywiozłam dla swojej córki. Także to jest jedno z najbardziej cennych przedmiotów, które przywiozłam z Afryki. Od zdjęć, wrażeń. I to chyba wszystko. Byliśmy ponad 2 tygodnie. Ponad 3 tygodnie. 3 tygodnie prawie. Który lot? Nad... Oj. 19 chyba do Johannesburga, chyba tak. Chyba tak. Nie, to był teren, do parku się wjeżdżało przez jedną dużą główną bramę i to było koniec. A tam już byliśmy zdani na siebie, musieliśmy siebie pilnować i zwierząt. Dziękuję bardzo.